Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie 2100 zł. To 5% i jednocześnie o 100 zł więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2018 wzrosła również minimalna stawka godzinowa dotycząca umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu. Aktualnie stawka ta wynosi 13,70. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie również kwota dodatków za pracę w nocy. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosły również niektóre świadczenia ze stosunku pracy. Dotyczy to m.in. dodatku nocnego, który na poziomie kodeksowym jest ustalony jako 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Zatem wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost tego dodatku. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa również na wzrost najniższej podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Należy też pamiętać, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia wpływa również na maksymalną wysokość odprawy przysługującej pracownikom na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Ustawa ta wskazuje, że odprawa nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, a zatem od 1 stycznia tego roku nie może przekraczać kwoty 31 500 zł. Należy też pamiętać, że zmiana w wysokości minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość kwot wolnych od potrąceń. Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje automatycznie wzrost tych kwot.